Coraz bliżej rozwiązania zagadki o tajemniczej działce Morawieckiego za 15 baniek. A UOKiK skontrolował 72 tysiące ładowarek. I się okazało, że tylko jedna była możliwa do sprzedaży na zasadach europejskich. Ja się nazywam Maciej Porstawka. witam szanownych Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Nie wiem, czy wczoraj o godzinie 19 byliście na kanale bądź na bieżąco Ekstra, ale tam omówiliśmy również bardzo ważny temat, a mianowicie to, że Bill Gates zapowiedział nową, nową chorobę, która opanuje cały świat już w najbliższych latach. No i to, że już zaczynają produkować na tą chorobę, której jeszcze nie ma super szczepionkę. Serio. Jak nie słyszeliście o tym, to koniecznie klikajcie tutaj, macie linki. Linki także w opisie i w komentarzu. I generalnie zachęcam do odwiedzania kanału BNB Extra i do subskrypcji tego kanału, żebyście byli stale na bieżąco również z tym, czego nie mówimy akurat tutaj w głównym wydaniu przeglądu wiadomości. No bo tam dajemy inne tematy niż tutaj. Także e, zachęcam, bądź na bieżąco, tutaj jest przegląd wiadomości, bądź na bieżąco ekstra, są felietony na, na temat e, różnych innych tematów, których nie poruszamy tu. Subskrybujcie tu linki, linki w opisie i w opisie komentarzu, a my już lecimy z pierwszym tematem. Zakup odbył się po cenie rynkowej, na co są stosowne dokumenty, wyceny, Wyceny są stosowne dokumenty i sprzedaż odbyła się po cenie rynkowej. Co tak? Iwona Morawiecka sprzedała słynną działkę we Wrocławiu ledwo co powstałej spółce, której 15 milionów pożyczki w gotówce i zaledwie na kilkanaście miesięcy udzielił jeden z najbogatszych Polaków. Cena była dwukrotnie niższa niż w przypadku sąsiednich gruntów, ustaliła wyborcza. Przez ponad dwa miesiące sprawdzono sprzedaż 15-hektarowej działki na wrocławskim oporowie, którą przed wejściem do rządu PiS Mateusz Morawiecki przepisał na rząd. Dzięki temu nie musi jej ani wielu innych nieruchomości ujawniać w swoich oświadczeniach majątkowych. Jest to jeden z wielu elementów, których mógł spodziewać się Morawiecki, że nigdy nie zostaną ujawnione. Wyborcza przejrzała dziesiątki dokumentów w Krajowym Rejestrze Sądowym i Wrocławskim Urzędzie Miasta. Dotarli do ważnych dokumentów w Wydziale Ksiąg Wieczystych, wreszcie do ludzi zaangażowanych w całą transakcję. Działka Morawieckiego stała się sławna, gdy w maju 2019 roku. Tego roku opisano jak to Iwona i Mateusz Morawieccy stali się jej właścicielami. W 2002 kupili ją od jednej z wrocławskich parafii zdecydowanie poniżej wartości, płacąc zaledwie 700 tysięcy złotych, choć powołany później przez sąd rzeczoznawca wycenił ją na blisko 4 miliony. Toczył się wówczas proces o przekręty w obrocie kościelną ziemią, a Morawiecki składał zeznanie jako świadek. Twierdził, że zakup gruntu na oporowie był efektem bardzo dobrych relacji jego rodziny z wrocławską kurią. Na publikację wyborczej premier i jego żona zareagowali lawiną oskarżeń. Publicznie zapowiedzieli też pozwy wobec wyborczej, ale do dziś żadnego nie złożyli. O działce było cicho aż do początku grudnia zeszłego roku. TVN24 poinformował wówczas, że Iwona Morawiecka nie jest już właścicielem gruntu przy ulicy Mokronowskiej. W sierpniu zeszłego roku sprzedała go bowiem spółce JM Pascard Sobuś, założonej kilka miesięcy wcześniej przez dolnośląskich prawników Jerzego Paskarta i Marcina Sobusia. Firma z kapitałem początkowym w wysokości 10 tysięcy złotych na kilka dni przed transakcją podwyższonym do 310 tysięcy za grunt zapłaciła żonie premiera 14 milionów 900 tysięcy złotych, uwaga uwaga, gotówką. Ani Jerzy Paskar, ani Marcin Sobuś, pomimo wielokrotnie wysyłanych przez media od grudnia próśb nie zdecydowali się nawet na rozmowę z mediami na pytania przesłane mailem odpowiedzieli groźbami. Nie wyrażamy zgody na publikację jakichkolwiek informacji dotyczących sfery prywatnej oraz informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, a w szczególności dotyczących kwestii finansowych i kontraktowych. Podkreślili, że finansowanie, jakie pozyskała spółka na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, pochodzi z legalnych i ujawnionych, uprawnionym instytucjom źródeł. Zarówno radca prawny Jerzy Paskard, jak i adwokat Marcin Sobuś posiadają Kontakty gospodarcze i prawne z wieloma przedsiębiorcami, w tym w szczególności z terenu Dolnego Śląska. W osobnym mailu Jerzy Paskard stwierdził, awizuje, iż wszelkie działania zmierzające do naruszenia moich dóbr osobistych spotkają się z adekwatną, prawną reakcją. Dotarli jednak dziennikarze do dokumentów dotyczących transakcji. Okazuje się, że 15 milionów złotych na zakup działki pożyczył paskartowi Sobuściowi wrocławski biznesmen Paweł Marchewka, a właściwie zrobiła to założona przez niego. I jego żonę Aleksandrę, spółka AP Marchewka Investment, której obsługą prawną od lat zajmuje się kancelaria Jerzego Paskarta. Marchewka to właściciel firmy Techland zajmującej się produkcją gier komputerowych i numer 10 na ubiegłorocznej liście najbogatszych Polaków miesięcznika Forbes z majątkiem rzędu 4 miliardów 100 milionów złotych. Jego własnością są też trzy biurowce, które należały do BZWBK w czasach, gdy prezesem banku był właśnie Mateusz Morawiecki. Gdy w grudniu po raz pierwszy zadano Pawłowi Marchewce poprzez jego prawnika pytanie o związek z zakupem działki Iwony Morawieckiej przesłał zdawkowe oświadczenie. Dotychczas nie udzielałem i nie zamierzam udzielać w przyszłości publicznie jakichkolwiek informacji dotyczących moich spraw osobistych i gospodarczych. Nie wyrażam zgody na publikację prasową jakichkolwiek informacji dotyczących obszaru mojego życia prywatnego oraz informacji objętych tajemnicą prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej. Pod koniec stycznia, gdy o sprzedaż działki... Za zaczęto pytać wiele innych osób. Marchewka zmienił swoje zdanie. Poprzez wynajętą agencję PR-ową przesłał wyjaśnienie. Znam pana Paskarta, z którym współpracujemy od kilku lat ze względu na jego doświadczenie i wiedzę w zakresie prawa gospodarczego. Jest on jednym z prawników, którzy świadczą usługi doradztwa prawnego dla naszych spółek. Potwierdzam, że pan Paskart ze względu na współpracę z nami zwrócił się do nas z prośbą o pożyczkę. Została ona udzielona na atrakcyjnych dla nas warunkach finansowych. Jest to potwierdza odpowiednimi zapisami umowy. Nie był mi znany cel, na który zostały przeznaczone środki z pozyskanej pożyczki. Jak ustalono biznesmen nie zabezpieczył nawet pożyczki wpisem do hipoteki gruntu. Jak usłyszano nieoficjalnie zadowolił się podpisanym przez paskarta Wekslem Pożyczka została udzielona na krótki okres i ma zostać zwrócona jeszcze w 2022, a to oznacza, że działka najprawdopodobniej po raz kolejny zmieni właściciela. Jednak Jerzy Paskart i Marcin Sobuś odmówili odpowiedzi. Sam Paweł Marchewka i jego żona Aleksandra jeszcze w tej historii mają się pojawić. Sprzedaż odbyła się po cenie rynkowej, co także jest potwierdzone wyceną biegły. A to wszystko po premierze gry Dying Light nowej. Jeśli ktoś nie wie, no to ten pan Marchewka, miliarder, dziesiąty najbogatszy Polak, to jest prezes firmy Techland, która produkuje superprodukcje znane na całym świecie gier, jest drugą firmą po CD Projekt Red, która wyprodukowała chociażby Wiedźmina czy Cyberpunka, o którym na pewno słyszeliście, nawet jeżeli nie jesteście graczami. O Dying Lightie też wszyscy słyszeli, ale raczej ci, którzy graczami są, no bo to się odbiło raczej tylko w mediach takich growych, branżowych, a o Wiedźminie czy o Cyberpunku słyszał chyba już każdy. W każdym razie jest to bardzo, bardzo potężna polska spółka, druga na rynku, jeśli chodzi o gry, a w grach mimo wszystko jesteśmy jednymi z liderami. Jednymi z liderów światowych. I to tak serio, jesteśmy taką top of the top. Może nie mamy mnóstwo firm, które produkują super produkcje, ale mamy przynajmniej dwie firmy które te superprodukcje robią. Jedną taką, która robi generyczne symulatory, na przykład symulator Menela, symulator Dilera Narkotyków, jakieś takie różne m, dziwne produkcje, które też o dziwo mają bardzo dużo chętnych i gra w nie cały świat, ale to już są takie typowo generyczne, taśmowo produkowane twory. Mimo wszystko w takich symulatorach też jesteśmy najlepsi, więc to dobrze. Nasz rynek growy bardzo się rozwija, ale takie informacje o tym, jak prywatny... M, m, jak zupełnie odbiegające od transakcji growych czy, czy, czy po prostu branżowych, Ceregiele odstawia lub może odstawiać prezes tej firmy, bo to rzecz jasna wpływa na akcje spółki i każda taka wiadomość. Zanim zaczniemy sobie głębiej analizować ten temat, warto tylko przypomnieć, że wyborcza, która ujawniła to wszystko, która poinformowała o tym jako pierwsza i to oni dokopali się do tych wszystkich sekretów, jest znana w ostatnim czasie z przeprosin miliarderów. Nie wiem, czy pamiętacie, jak oskarżyli również, potwierdzając to pewnymi dokumentami, a w zasadzie może nawet nie dokumentami, tam tutaj są konkretne dokumenty. Tam potwierdzali to zdaniem eksperta jakiegoś, którego zaprosili. No to już przepraszali w ostatnim czasie, parę miesięcy temu dosłownie, prezesa Impostu, też jednego z najbogatszych Polaków. Zatem i tutaj jest to niewykluczone, mimo że ta sprawa jednak mimo wszystko bardziej trzyma się kupy, tam przy impoście od razu z góry. Zakładałem wam, że e, e, trochę ten artykuł wyborczy śmierdzi. I zaraz może być możliwe sprostowanie. Co ciekawe, te sprostowania też nie są na pierwszej stronie gazety wyborczej wszędzie na okładce, żeby każdy się o tym dowiedział. Nie muszą tego dawać w innych mediach, które później cytowały tylko mm, gdzieś tam zamieszczą. Przepraszamy i na tym się cała sprawa kończy. W każdym razie faktycznie wygląda to dość lewo i jasne. Może się tłumaczyć tym, że cena była okazyjna, więc znał tych prawników, którzy się go zapytali, no to tak wiecie, nie? bo to jest jednak multimiliarder. On ma kilka miliardów, <laughs> może nie na koncie, ale dysponuje taką kwotą, jakby chciał, mógłby to spieniężyć i już więcej nic nie robić, więc dla niego to takie, no to, to te 15 milionów, to tak jak wy byście mieli nie wiem, 100 tysięcy złotych oszczędności na koncie i ktoś by was zapytał o to, czy pożyczycie mu nie wiem, 1500 zł, dajmy na to. No to nie jest to dla Was jakiś potężny majątek, nie, Wy miesięcznie zarabiacie dużo więcej, zarabiając powiedzmy średnią krajową, no to nie jest to dla Was jakiś potężny wydatek, po którym się już nie podniesiecie. Nie, a dla niego... Jest to takie 15 milionów. No i po prostu znajomi prawnicy, którzy obsługiwali go wcześniej, zapytali się go, czy mógłby im udzielić pożyczki zupełnie legalnej, bo dorwali fajną tam transakcję z ciekawą ceną. Nawet jeżeli oni dysponowali wiedzą na temat tego, kim jest Morawiecki, skąd jest ta działka że wszystko śmierdzi, no to to byli prawnicy, więc no ten marchewka niekoniecznie musiał aż tak wchodzić w te wszystkie szczegóły, na podstawie których udzielił im tej pożyczki, po prostu miał do gości zaufanie i tyle dał im kasę. To też może trzymać się kupy do czasu, aż nie przejdziemy do faktu, że on z Morawieckim już miał wcześniej wspólne historie i z pewnością z tym człowiekiem się znało. Wśród nieruchomości, znaczy, dobra, może nie z pewnością. okej, okay. Nie zakładajmy już tutaj pewności, nie dotarłem do żadnych korespondencji. Nie wiem, czy się kontaktowali telefonicznie, czy gdzieś się spotykali. W każdym razie miał związki z bankiem zachodnim z. I to takie związki, że nie, miał tam konto, e, którego prezesem był właśnie wtedy Mateusz Morawiecki. Wśród nieruchomości, jakie w ostatnich latach kupił Paweł Marchewka, trafiamy na kolejne, które można kojarzyć z dzisiejszym premierem. To między innymi trzy okazałe gmachy po banku BZWBK, którego prezesem do 2015 roku był Mateusz Morawiecki, zabytkowy biurowiec na Wrocławskim rynku, czyli nieruchomość niewki i dmuchał. To nie jest mieszkanie, którego chciał się pozbyć Morawiecki. To jest gmach po BZWBK, którego prezesem był Morawiecki, czyli zabytkowy biurowiec na wrocławskim rynku, gdzie ceny są. Gdzie ceny są już wysokie, były w trakcie zakupu, i była pewność, że będą rosły kamienica przy placu Wolności 16 w Poznaniu oraz biurowiec przy ulicy Ofiar Oświęcimskich we Wrocławiu, w którym swój gabinet miał również Mateusz Morawiecki w czasie bankowej kariery. I wszystko jest bardzo dziwnie powiązane, akurat z tym jednym gościem z panem Mateuszem Morawieckim, wcześniej milionerem, multimilionerem, prezesem banku, a dzisiaj ubogim premierem, który który tak właściwie to nic nie ma, bo wszystko ma żona. Niestety życie mu się nie poukładało, tak jak mogłoby się wielu bankowcom poukładać, przynajmniej nieoficjalnie. W każdym razie na pewno ci wszyscy ludzie z tej układanki nie spodziewali się, że pan Mateusz Morawiecki zostanie premierem, zostanie politykiem tak ważnym, gdzie będąc politykiem, będąc w rządzie, będąc już nawet ministrem, oczywiste jest to, że gazety, że wszystkie media zaczynają kopać w waszej przeszłości. Z tym wiąże się Polityka. No a to, że do tego czasu mógł sobie tam kontrolować jakieś polityków, mieć jakieś dziwne, ciche transakcje, no to już niekoniecznie brali pod uwagę to, że to wyjdzie, no bo jednak nie był aż tak głośną osobą, ale z drugiej strony osobą z plecami, osobą z um, układami przeróżnymi, którego nikt nie miał na celu nawet strącać z piedestału, no bo na tym piedestale wtedy nie stał. Na piedestale politycznym. A wiadomo, że wojny zaczynają się dopiero jak się zostaje politykiem. Nie bez powodu. Morawiecki przepisał wszystko na żonę. No, jak widać, e, dużo mógłby ryzykować, zwłaszcza po tym, kiedy odwołano by go z funkcji premiera. Przecież Beate Szydło już odwołano, więc miał taki realny przykład, że mogą coś takiego zrobić. Szydłowej się oczywiście udała dalsza kariera polityczna, jest europosłanką, ale kto je mógłby skończyć podobnie jak Marian Banaś, który jakby udało się go odwołać z pozycji szefa NIK, zabrać immunitet, być może już dzisiaj dostałby zarzuty karne. A co idzie za zarzutami karnymi, jest możliwość konfiskaty całego majątku, zabezpieczenia całego majątku, a konfiskaty po prawomocnym wyroku. Być może się czegoś obawiał, być może nie. W każdym razie po dzisiejszych jego wypowiedziach na temat ministra Zbigniewa Ziobry, który cały czas mu publicznie grozi, odgraża się, mówi, że jest miękiszonem, mówi, że totalnie nie powinien być premierem Polski, takie są jego Konotacje tego wszystkiego, co mówi Zbigniew Ziobro, no to Morawiecki nigdy mu się nie odgryzł, a nawet ostatnio zaczął mówić, że to, co mówi Ziobro, jest sensowne i trzeba to rozważyć, więc jakieś haki prokurator generalny może na niego też mieć. Normalny człowiek, jakby dokonał takiej transakcji, z pewnością już by siedział w areszcie, a nawet jeśli sąd by aresztu nie klepnął, miałby jakieś określone ograniczenia, chociażby wyjście z tego aresztu za kaucją, czy zakaz opuszczania kraju i tak dalej, i tak dalej, żeby nie mataczyć, bo jednak jest to duża kwota, są to dużo zawiłości prawne, które wzbudzają wątpliwości normalnego zjadacza chleba, który o tym czyta z zewnątrz, a co dopiero sędziego i prokuratorów. Jak się okazuje, no jednak to nie jest normalny człowiek, zarówno Paweł Marchewka, jak i premier Mateusz Morawiecki, który jest ściśle związany z tą transakcją, więc Prokuratura nawet nie wszczyna takiego postępowania. W przypadku mnie czy ciebie na pewno wszczeliby to od razu z urzędu. I jeszcze ta gotówka. 15 milionów w gotówce. Czajcie, nie? W normalnym przypadku, kiedy wy zapłacicie gotówką powyżej, chyba z tego co się orientuję, powyżej 15 tysięcy, nie pamiętam czy euro, czy złotych, w każdym razie 15 tysięcy jest zgodne z prawem. No to jak zapłacicie 15 tysięcy złotych ponad, albo 15 tysięcy euro ponad w Polsce gotówką, już możecie mieć problemy skarbowe, już na pewno nie odliczycie tego od podatku prowadząc działalność gospodarczą. A no tutaj 15 milionów w gotówce. Wiecie, ile to jest w ogóle 15 milionów w gotówce? Dużo. Pamiętacie te palety, które pokazywał Donald Tusk? To tam było chyba właśnie 18 milionów euro. To podobna paleta, ale ze słotówkami. Masakra. Następny temat. Zaledwie jeden model ładowarki był w 100% zgodny zarówno z wymaganiami technicznymi, jak i formalnymi, czyli był prawidłowo oznakowany. Jak wskazuje prezes Łokiku? Łokik postanowił sprawdzić, czy wprowadzane na rynek ładowarki i zasilacze są zgodne z obowiązującymi standardami. Wyniki nie napawają optymizmem, bo w czasie kontroli zakwestionowano ponad 70 tysięcy urządzeń i dokonano zniszczenia tysiąca produktów. Ładowarka, która posiada wady konstrukcyjne, może doprowadzić do nieprawidłowego działania, w wielu przypadkach nawet uszkodzenia sprzętu. Tymczasem, wybierając te urządzenia, wciąż kierujemy się przede wszystkim kryterium ceny. Co nie jest zbyt rozsądnym podejściem. Działające w Polsce serwisy aukcyjne od lat zalewają nas w wątpliwej jakości ładowarkami i zasilaczami. Sprawie postanowił przyjrzeć się Wokik. Który wraz z inspekcją handlową oraz Krajową Administracją Skarbową przeprowadził kontrolę blisko 72 tysięcy produktów. W czasie kontroli celnicy sprawdzali, czy sprowadzane spoza Unii Europejskiej ładowarki i zasilacze spełniają wymagania rynku europejskiego pod względem konstrukcyjnym i formalnym. Celem wspólnego projektu Łokik Inspekcji Handlowej oraz Krajowej Administracji Skarbowej było niedopuszczenie do obrotu na terenie Polski ładowarek i zasilaczy stwarzających zagrożenie dla konsumentów, tłumaczy. Prezes Łoki, Tomasz Krustny. W ramach projektu Inspekcja Handlowa skontrolowała łącznie 61 modeli importowanych ładowarek i zasilaczy, blisko 72 tysiące sztuk. Część produktów trafiła do laboratorium. 13 modeli to 10600 sztuk. Na podstawie przeprowadzonych badań okazało się, że 5 próbek, dokładnie 3000 sztuk, czyli 38,5% nie spełnia określonych wymogów konstrukcyjnych i stwarza realne zagrożenie dla użytkowników. W laboratorium sprawdzono bezpieczeństwo wcześniejszego sprzętów elektrycznych, czyli między innymi wytrzymałość izolacji, nagrzewanie się, napięcie dotykowe oraz czy elementy pod napięciem są łatwo dostępne. Co więcej, wątpliwości formalne zgłoszono wobec niemal każdego sprawdzanego sprzętu. Inspektorzy wydali w sumie 60 negatywnych opinii dotyczących łącznie 70 554 sztuk sprzętu, zaledwie jeden model ładowarki był w 100% zgodny zarówno z wymaganiami technicznymi, jak i formalnymi. Duża część produktów wytwar jest poza europejskim obszarem gospodarczym, gdzie producenci nie zawsze przeprowadzają właściwą ocenę bezpieczeństwa i jakości wytwarzanych towarów, dlatego to przedsiębiorcy importerzy powinni dokładać wszelkie staranności i sprawdzać bezpieczeństwo, a także spełnianie wymagań formalnych jeszcze przed wprowadzeniem sprzętu elektrycznego do obrotu na terenie Unii Europejskiej. Jeśli zatem zależy nam, aby wydłużyć cykl życia baterii w naszym smartfonie, to powinniśmy korzystać z oryginalnych lub zgodnych z unijnymi standardami zamienników ładowarek kosztujących. Kilka złotych urządzenia z portali aukcyjnych mogą nie zapewnić odpowiednich warunków ładowania, np. powodować duże skoki napięcia. Ma to także niemałe znaczenie u osób, które podłączają telefon do ładowania na noc, co jakiś czas głośno jest o pożarach wywołanych przez ładowanie smartfonów nieautoryzowanymi ładowarkami. Dodatkowo trzeba też pamiętać, że smartfon po naładowaniu akumulatora dopełna sam odcina dopływ energii, przez co nie trzeba bać się przeładowania baterii. Zaleca się jednak ograniczanie podłączania telefonu do prądu na noc, bo ładowa. Do 100% nie jest najlepsze dla ogniwa w smartfonie. Handlowa oraz Krajowa Administracja Skarbowa przeprowadziły wspólną kontrolę. A to nie pierwsza taka kontrola ułokików w ostatnim czasie. I o ile ułokikowi można zarzucić wiele, zwłaszcza teraz, kiedy przejął funkcję prezesa Tomasz chrustny po marku Niechciale, że jest to organizacja coraz bardziej polityczna i chociażby uderza w biedronkę co chwilę tylko po to, żeby budżet państwom przejąć od nich jak najwięcej. Biedronka nawet weszła w polityczną burzę i wojnę, taki konflikt, gdzie wykorzystują swoich klientów do tego, żeby jednak poparli biedronkę. Jest to instytucja dość dziwna, aczkolwiek też no, prowadzą różne kontrole, które są później na korzyść konsumentów, no bo mimo wszystko po czymś takim mogą wejść kolejne procedury, kolejne mm, wykluczenia pewnych producentów, chociażby zagranicznych, którzy produkują ładowarki niezgodne z unijnymi przepisami. W ostatnim czasie było więcej takich kontroli, jak chociażby kontrola tutaj UOKiK wypisuje na swojej stronie, kontrola czajników elektrycznych i Plafonów w 2021, kontrola elektronarzędzi w 2021, kontrola listew przepięciowych i kabli elektrycznych w 2020, czy też ładowarek jeszcze dwa lata temu też była taka kontrola. Więc fajnie, że coś takiego się pojawia, bo być może i tutaj rynek w jakiś sposób będzie bardziej uregulowany, a my będziemy po przede wszystkim bezpieczniejsi. Przyznam się, że sam się często kieruję ceną, kupując ładowarkę, zwłaszcza. Kiedy kupuję tych ładowarek więcej, a ja zazwyczaj kupuję ładowarek więcej, kupuję tam z 4-5. No wiecie, tak, żeby miał na przykład w biurze, w domu, żeby dzieciaki miały ładowarkę, czy żeby Ania miała też ładowarkę. No zazwyczaj kupujemy tego więcej, czy to z powodów przesyłkowych, czy to po prostu, żeby, że jak już mamy coś tam kupić, no to żeby było jak najbardziej komfortowo. Więc kupując ładowarkę tam powiedzmy z szybkim ładowaniem za 30 zł. A za 80, dajmy na to, no to ta różnica, no jest to 50 zł, jest to ponad dwa i pół razy tyle za tą za 80, ale jakbym kupił tylko jedną i to by był jedyny zakup nie wiem, na dwa lata. No to nie jest to aż tak duża różnica, te 50 zł. Nie? Ale kupując 5 takich ładowarek, no to już różnica staje się naprawdę poważna, bo jest to 250 zł różnicy. nie Gdzie tutaj zapłacę 250 więcej, a tam zapłacę w sumie 120, no to jest to jakaś tam już potężna, potężna, naprawdę bardzo potężna różnica. Ale jak widać, nie zawsze warto kierować się ceną. Tylko pytanie, właśnie cholera, czym? No bo. To też nie jest wykluczone, że ładowarka, która kosztuje mniej, będzie na pewno... Znaczy, raczej będzie gorsza, ale może być gorsza, dlatego że, nie wiem, tańszy plastik jest jakiś tam użyty, który jest na zewnątrz, ale to w żadnym stopniu na przykład nie wpływa na to, jak funkcjonalna będzie ta ładowarka, jak bezpieczna, nie? że po prostu logo może nie będzie miała Samsunga, czy jakiegoś tam innego jabłka, czy czegoś tam, tylko jakieś inne, ale niekoniecznie będzie odbiegała od europejskich standardów, a już na pewno niekoniecznie będzie niebezpieczna. Nie mamy właśnie takich oznaczeń, i to jest smutne. Aczkolwiek warto sprawdzić wykaz na stronie Łokiku, no bo jest tam wykaz w Excelu, macie te wszystkie modele ładoware, które e, sprawdzili. No i jak się okazuje, jak już się wczytacie w ten raport, to się okaże, że na całe szczęście wiele z tych negatywnych opinii, jakie miały, no to to były błędy formalne, że Coś tam nie spełniało wymogów formalnych europejskich i tyle, ale w laboratorium nie wykryto nieprawidłowości takich, które miałyby być niebezpieczne, chociażby niebezpieczne dla Waszego sprzętu. No bo to też nie chodzi o to, że każdy się zaraz zapali, ale może szybciej wyczerpywać Waszą baterię, chociażby w telefonie, a wtedy szybciej trzeba ten telefon kupić, więc też nie jest to nikomu na pewno na rękę. Polecam sprawdzić, wpiszcie sobie ułoki kładowarki. Pierwsza strona wyświetli Wam się na Google. Na dole macie wykaz ładowarek. Bo kto wie, być może i wy jesteście posiadaczami jednej z takowych, którą warto by było wypieprzyć do śmietnika, zanim stanie się coś poważnego. No, a warto sprawdzić, tak jak nasze dręczwe suchary. Panie doktorze, pogryzły mnie dwa psy, a szczepione były? Dupami. Tego szukana mamy od NKJANEKX, za co szacun, i dostajesz od nas złoty głupi nick. A jak i ty chcesz rzucać złotą statuetkę, wbiję naszą grupę facebookową. Podstawki macie, reaktywacja, gdzie Cię serdecznie zapraszam. No i co? Pamiętajcie, że na BNB Extra wczoraj o 19.00 pojawił się film specjalny dotyczący zapowiedzi Billa Gatesa na, o, o zapowiedzi najnowszej pandemii kolejnego wirusa, na którą już szykuje nową szczepionkę. Super szczepionkę. Zapraszam serdecznie. Ben Extra, tutaj linki, linki w opisie. Hej.